Cześć, dziś opowiem Wam o jednym z moich ulubionych tematów w dziale IT, o Linuxach. Przedstawię Wam czym jest Linux, jakie są jego wady i zalety, a także trochę o jego historii. Zaczynajmy! Na początek, czym jest Linux? Linux to system operacyjny, a właściwie rodzina systemów. O co chodzi z rodziną? A o to, że wszystkie systemy operacyjne sygnowane znakiem Linuxa, choć potrafią się znacząco od siebie różnić, to mimo wszystko wewnątrz u ich podstawy jest jeden, ten sam rdzeń, ta sama podstawa. Podstawę tę, czy inaczej jądro, wymyślił i napisał fiński programista Linus Torvalds. Pierwsza wersja tego systemu została opublikowana 17 września 1991 roku. Absolutnie za darmo. Linus opublikował swój kod na licencji GNU. Oznaczało to, że każdy mógł za darmo pobrać oraz zmodyfikować koszt tego oprogramowania. Było to rewolucją, dzięki takiemu rozwiązaniu każdy mógł teraz stworzyć swój własny system operacyjny, nadbudowując tylko i modyfikując podstawę stworzoną przez Fina. To wiele zmieniło w branży. Między innymi powstał znany wszystkim system operacyjny na telefony Android. W 2017 system ten został uznany za najpopularniejszy system operacyjny na świecie. W końcu nie każdy ma komputer, ale praktycznie każdy ma telefon. I w taki oto sposób najpopularniejszym systemem na całym świecie stał się nie Windows, nie macOS, ale Linux. Nazwa Linux pochodzi od połączenia słów Linus oraz Unix. Pierwsze to oczywiście imię twórcy systemu, natomiast Unix wynika z faktu, że system Linux jest systemem, który nazywamy Unixo podobnym, czyli właściwie zbliżonym budową do innego systemu o nazwie Unix. Nie będę się jednak tutaj rozwodził na temat tego, czym on jest. Zainteresowanych odsyłam do Wikipedii, link w opisie. Jak każdy system operacyjny, Linux ma też swoje logo, a właściwie maskotkę. Jest nim pingwin Tux. Jego imię nie ma jasnego pochodzenia, ale prawdopodobnie jest ono zbliżone do tego samego co nazwa systemu i wywodzi się od słów Torvalds Unix, czyli Unix Torvalta po prostu. Innym torium jest to, że pochodzi ono od angielskiego słowa oznaczającego smoking, czyli tuxedo. Co jest nawiązaniem do tego, że pingwiny wyglądają tak, jakby cały czas chodziły w smokingu oczywiście. No dobrze, ale o co chodzi z tym Linuxem? Dlaczego on jest taki wyjątkowy? Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest on darmowy i dostępny do modyfikacji. To główna wada i zarazem zaleta tego systemu. Dzięki temu, że jest darmowy i można go modyfikować, powstało wiele odmian systemu, z których każda jest y, rozwijana niezależnie, co powoduje ogromną różnorodność i wybór, co jest niewątpliwie zaletą. Na podstawie Linuxa powstały kolejne systemy operacyjne. Trzy najpopularniejsze z nich, na bazie których zaczęto dalej i tworzyć kolejne, to Debian, Slugware oraz Red Hat Linux. Jest też jeszcze czwarta ważna odnoga, jaką jest Arch Linux, ale o tym podzielę opowiem jeszcze w innym filmie. Dziś tylko, żeby zobrazować, jak wiele jest różnych odmian Linuxa, chciałbym Wam pokazać grafikę przedstawiającą genealogię tego systemu. Tutaj oczywiście jest ona tylko pomniejszona, ale myślę, że i tak obrazuje wystarczająco, jak ogromna jest to rodzina. Link do pełnej rozdzielczości znajdziecie oczywiście w opisie. Dzięki tej otwartości i darmowości systemu e, jest niestety jedna jego wada. Kod może zobaczyć każdy i zrozumieć jak działa, co niewątpliwie jest wadą, gdyż zmniejsza bezpieczeństwo systemu, choć mimo to, jeżeli tylko ktoś wie jak dobrze skonfigurować, może być bardzo bezpiecznym systemem. Bezpieczniejszym nawet od Windowsa, gdyż nie jest on aż tak popularny. Zastosowanie systemów z tej rodziny to przede wszystkim oprogramowanie dla serwerów. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, bardzo łatwo dostosować go do swoich potrzeb, jeżeli mówimy o zastosowaniach serwerowych, troszkę inaczej jest z zastosowaniami użytkowymi. Po drugie, mamy praktycznie nieograniczoną kontrolę nad systemem, czego nie mamy na przykład w systemie Windows, który próbuje być momentami mądrzejszy od nas. W Linuxie możemy nawet wydać polecenie, jak sprawi, że nasz system dokona autodestrukcji, choć ja nazwałbym to bardziej autouszkodzeniem. Natomiast już od wielu lat systemy te są tworzone tak, by były również bardziej przystępne dla przeciętnego zjadacza chleba. Większość z nich otrzyma swoje własne, dedykowane środowiska graficzne lub korzysta z jakichś popularnych darmowych. Mają one również spore zaplecze programów darmowych, typu pakiety biurowe lub przeglądarka. Natomiast jedną z trudności, jaką może napotkać początkujący, Użytkownik jest konieczność od czasu do czasu użycia wiersza poleceń w terminalu. Jest to. Troszkę trudne na początku, ale z czasem człowiek przyzwyczaja się. Z czasem można nawet to uznać za zaletę. Warto jednak wspomnieć, że z każdym kolejnym wydaniem poszczególnych wersji, system jest coraz bardziej usprawniony tak, aby ta konieczność była jak najbardziej zminimalizowana. Problemem jest też fakt, że na Linuxa jest mało programów dedykowanych. Da się wprawdzie uruchomić to dedykowane dla Windowsa, ale wymaga to trochę pracy i nie zawsze działa tak, jak powinno. Mimo wszystko te podstawowe programy, takie jak pakiet bidrowy czy przeglądarka, oferuje praktycznie każdy Linux. Często oferują też o wiele więcej, czasem nawet specyficzne programy do kontroli na przykład konsoli dj czy innych urządzeń peryferyjnych, ale o tym również opowiem kiedy indziej. Ostatnią zaletą tych systemów jest lekkość. Konstrukcja Linuxa sprawia, że działa on nawet na bardzo leciwym sprzęcie, przez co daje on nieraz drugie życie jakiemuś staremu laptopowi. A dzięki bezpieczności jaką oferuje ten system można go wykorzystać do wielu rzeczy takich jak ożywianie starego sprzętu, legalny zamiennik dla Windowsa bądź baza pod jakieś małe domowe centrum multimedialne. Na dziś to tyle, ale do tematu Linuxa jeszcze z pewnością powrócimy. Pozdrawiam i zachęcam do sprawdzenia na naszych mediów społecznościowych, do których link znajdziecie w opisie. Jeśli film Ci się spodobał, będzie mi miło, jeśli go ocenisz lub udostępnisz. Ja się żegnam, mówił dla Was Paweł Piotrowski.